Zobaczysz, oni są bardzo fajni. Janusz jest kochany, a Bożenka jest prześliczna. Układ dwóch kobiet, matki i córki, to podobno najtrudniejszy emocjonalnie układ i związek. Mamo, o co tu chodzi? Poczekaj, kochanie. Moją postać wspiera rodzina. Taka promieniująca miłość z tej rodziny to było coś, co bardzo chciałam zagrać. Jakąś normalność, jakieś ogromne możliwości ludzkiego serca. Nie otwierajmy tego. Już za późno. Ja bardzo lubię w tym filmie to, że nie jest wieloznaczny. I że on może być o tym, że jesteśmy krusi i słabi jednocześnie. I każdy z nas poznaje się dopiero w takiej sytuacji, kiedy go ta sytuacja spotyka, że okazuje się, że po tym jak runie na nas lawina, można się podnieść i żyć dalej. O tym też. O tym, że są prawdy pewne, których lepiej nie poznawać, bo to są prawdy, które rujnują. Wiele razy się zastanawiałam, czy zdarzy się coś takiego niesamowitego, że z powodu tego filmu ktoś przyjrzy się własnym losom i czy nie okaże się, że takich historii jest jeszcze więcej niż jest ich w rzeczywistości. Ja nie chcę innej mamy, ja chcę ciebie.